27 lutego 1987 roku Bóg powołał do siebie założyciela ruchu Światło Życie, księdza profesora Franciszka Blachnickiego. Odszedł ten, którego wiele tysięcy ludzi kochało i nazywało ojcem. Ale jego dzieło trwa żywe w ich sercach. W swoim dzienniczku kilka miesięcy przed śmiercią zanotował: nacierpiałem się wiele przy tym, jak nigdy dotąd. Świadomie składam ofiarę. Pan dał mi łaskę cierpliwości. Miałem taką umowę z niepokalaną. Przyjmij moje życie w ofierze, aby tu powstało Twoje sanktuarium. Miejsce, gdzie ludzie będą znajdować wolność u Ciebie. Wierzymy, że dopiero przyszłość ukaże pełnię zasług księdza Franciszka Blachnickiego w kształtowaniu nowego oblicza Kościoła. Ksiądz profesor jest inicjatorem akcji pod nazwą Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Czy ksiądz profesor mógłby wyjaśnić słuchaczom genezę tej inicjatywy? Inicjatywa ta wyrosła przede wszystkim z uświadomienia sobie zagrożenia, w jakim się znalazł naród polski, wskutek alkoholizmu, ale także innych zjawisk, a bezpośrednio to uświadomienie łączy się ze słowami papieża Jana Pawła II, wypowiedzianymi na audiencji pożegnalnej dla Polaków w Rzymie 22 października 1978 roku, kiedy papież wypowiedział taką prośbę do Polaków, aby odrzucili to wszystko, co poniża godność człowieka i co może zagrażać aż egzystencji całego narodu. Papież na pewno myślał wtedy przede wszystkim o zagrożeniu alkoholowym. Ale ta inicjatywa wiąże się jeszcze z inicjatywą Krucjaty Wstrzemięźliwości podjętą w latach 57-60. Było to świadome nawiązanie do tamtej pierwszej krucjaty, która również miała na celu wyzwolenie narodu z klęski alkoholizmu. Zawsze ta akcja prowadzona w latach 57-60 została później zlikwidowana przez Służbę Bezpieczeństwa, ale zawsze istniała taka świadomość, że kiedyś trzeba będzie powrócić do tej akcji, podjąć ją na nowo i ta obecna krucjata jest podjęciem tej inicjatywy i można by ją nazwać drugą krucjatą wyzwolenia człowieka. Nazwa Krucjata Wyzwolenia Człowieka brzmi może nieco pretensjonalnie, a dla niektórych może być wręcz niepokojąca. Jak można uzasadnić wybór tej nazwy? Nie jest to rzeczą łatwą, żeby znaleźć właściwą nazwę dla jakiejś inicjatywy, akcji. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ta nazwa jest kontrowersyjna, ale w końcu przeważyła ta racja, że ta nazwa dokładnie odpowiada treści tej inicjatywy. Słowo krucjata. Oczywiście chodzi o przenośny sens tego słowa. Historyczna krucjata to była wyprawa wojenna podjęta w imię pewnych ideałów religijnych dla wyzwolenia Ziemi Świętej spod panowania pogan. Ale przenośnie wszelkie akcje na rzecz jakiegoś wielkiego dobra, na rzecz wyzwolenia człowieka łączono z tym słowem krucjata. Tutaj chodzi o ratowanie zagrożonego człowieczeństwa. Chodzi o wyzwolenie tej Ziemi Świętej, jaką jest człowiek. Ten człowiek jest zagrożony.
przez alkoholizm i inne zjawiska. Stąd nazwa krucjata bardzo trafnie oddaje cel tej inicjatywy, a słowo wyzwolenie, wyzwolenie człowieka dokładnie oddaje cel tej inicjatywy. Chodzi właśnie o człowieka. Chodzi o wyzwolenie tego człowieka. Chodzi o akcję mającą na celu dopomóc człowiekowi do tego, żeby odnalazł siebie w prawdzie, żeby urzeczywistnił siebie, żeby znalazł pełną swoją wolność. I stąd nazwa ta jest dokładnie nazwą, która oddaje i formę, charakter i cel tej właśnie inicjatywy. Z tego wynika, że krucjata wyzwolenia człowieka bazuje na określonej wizji człowieka i jego wyzwolenia. Czy i w jakim sensie można mówić o teologii wyzwolenia jako idei inspirującej ten ruch? Problem człowieka, właściwego obrazu człowieka, właściwie wizji człowieka jest na pewno centralnym, kluczowym problemem dzisiejszej ludzkości. A problem człowieka to przede wszystkim problem jego wolności, jego wyzwolenia. Wszyscy się z tym zgadzają i w jaki sposób dążą do wyzwolenia człowieka, ale problem leży w tym, że ma się fałszywą wizję człowieka i również fałszywą wizję jego wyzwolenia. Dla jednych problem wyzwolenia człowieka wiąże się z tą dialektyką pan, niewolnik. I w związku z tym z pojęciem wolności, wyzwolenia kojarzy się pojęcie panowania. Jako właśnie pewne antytezy do stanu zniewolenia. Dla innych pojęcie wolności, wyzwolenia łączy się z wyobrażeniem jakiegoś nieskrępowania człowieka. Człowiek jest od niczego nie jest zależny. Może czynić to, co mu się podoba. Otóż to jest koncepcja błędna. Natomiast właściwą wizję, właściwy obraz człowieka znajdujemy w Biblii, w Piśmie Świętym. Bóg, który stworzył człowieka, ma również właściwy obraz, właściwą ideę człowieka. Obraz, który nam ukazuje Biblia, to obraz człowieka, który jest dlatego wolny, dlatego jest w pełni człowiekiem, że poznaje prawdę i tę prawdę akceptuje, to znaczy dobrowolne uzależnienie się od prawdy, a więc jaki stan zależności zawiera jednakże w sobie tajemnicę wolności, wyzwolenia człowieka. Człowiek jest istotą, która jest skierowana ku prawdzie. Człowiek wtedy, kiedy żyje prawdą, wtedy uzyskuje swoją wolność. I dlatego wyzwolenie człowieka bazuje na tym stwierdzeniu Chrystusa w Ewangelii: prawda was wyzwoli. Ale na przeszkodzie do takiego wyzwolenia stoi przede wszystkim lęk. Człowiek się lęka prawdy, albo też boi się życia prawdą i dlatego wyzwolenie człowieka jest przede wszystkim wyzwoleniem od lęku. Ale w jaki sposób może człowiek pozbyć się lęku? Otóż nie poczucie własnej jakiejś mocy, siły wyzwala człowieka od lęku. Historia uczy, że dyktatorzy, którzy mają w swoim ręku wielką moc i siłę, jednakże nie są wyzwoleni od lęku. Boją się sami tych ludzi, nad którymi panują. Natomiast Pismo Święte ukazuje nam inną wizję, mianowicie antytezą do stanu niewoli spowodowany przez lęk jest stan usynowienia człowieka. Nie otrzymaliście ducha
niewoli, aby żyć znowu w bojaźni, mówi święty Paweł w liście do Rzymian, ale ducha przybrania za synów, w którym możecie mówić do Boga, Abba, Ojcze. Świadome, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jest źródłem głębokiego pokoju i tu jest ostateczne wyzwolenie od lęku. Otóż tak przedstawia się w bardzo krótkim zarysie ta teologia wyzwolenia, na której opiera się krucjata wyzwolenia człowieka. Chcemy człowieka wyzwolić od lęku przez to, żeby go uzdolnić do przyjęcia, zaakceptowania prawdy, do życia prawdą. A ponieważ ostatecznie prawda o Bogu mówi, że Bóg jest miłością, to jest to równoznaczne z wyzwoleniem człowieka do miłości, czyli do służby, do dawania siebie, posiadania siebie, w dawaniu siebie. To jest właśnie ta formuła urzeczywistnienia w pełni człowieka, jego godności, godności osoby, a to jest równoznaczne z jego pełnym wyzwoleniem. Symbol krucjaty wyzwolenia człowieka jest uderzająco podobny do herbu papieża Jana Pawła II. Czy wskazuje to na jakieś bliższe powiązania z osobą papieża i jego programem? Wspomniałem już, że słowa papieża skierowane do Polaków na pamiętnej audiencji pożegnalnej w Rzymie były bezpośrednim jakimś bodźcem do podjęcia tej inicjatywy. Potem, kiedy ta inicjatywa dojrzewała, kiedy przybierała jakieś konkretne kształty, została ona związana z pielgrzymką papieża do Polski. Postanowiliśmy ze strony ruchu Światło Życie złożyć papieżowi dar w postaci tej inicjatywy, która była odpowiedzią na jego prośby, na jego wezwanie. W czasie wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce doszło do spotkania reprezentacji krajowej ruchu Światło Życie z papieżem w Nowym Targu. I wtedy ta delegacja ruchu złożyła papieżowi w darze symboliczną księgę, gdzie były wpisane nazwiska tych, którzy jako pierwsi przyłączyli się do krucjaty wyzwolenia człowieka przez zobowiązanie do całkowitej abstynencji. Tam też wobec papieża pierwsza grupa złożyła przyrzeczenie krucjaty wyzwolenia człowieka i ta inicjatywa została przez papieża pobłogosławiona. Ale przede wszystkim sam program pontyfikatum Jana Pawła II, ten, który został ujawniony po raz pierwszy w pełni w jego encyklice Redemptor Hominis, ten program pokrywa się dokładnie z programem krucjaty wyzwolenia człowieka. Krucjata wyzwolenia człowieka jest jedną z inicjatyw podjętą dla współdziałania z papieżem w realizacji tego wielkiego programu, który on naszkicował w encyklice Redemptor Hominis. Tam właśnie ukazał papież tę wizję człowieka, nowego człowieka wyzwolonego, wskazał to jako główne zadanie i swojego pontyfikatu, jakąś potrzebę główną naszych czasów, a inicjatywa krucjaty wyzwolenia włącza się właśnie w ten program papieża i stąd to powiązanie jest jakieś bardzo ścisłe, wewnętrzne. W jakim stosunku pozostaje krucjata wyzwolenia człowieka do ruchu Światło Życie, czyli do tak zwanego ruchu oazowego? Można by powiedzieć, że krucjata wyzwolenia człowieka jest jak gdyby pewną emanacją ruchu Światło Życie. Ruch Światło Życie od samego początku bazuje na takiej właśnie wizji człowieka, o jakiej mówiąc o teologii wyzwolenia. Program ruchu streszczony w znaku Światło Życie, Phos Zoe, gdzie te dwa słowa greckie są przedstawione w formie krzyża, to znaczy przez to chcemy wyrazić tą nierozdzielność światła i życia. Nie może światło, czyli prawda poznana przez człowieka, być oddzielona od jego
postaw życiowych, od jego działania. Synteza pomiędzy światem i życiem to jest równocześnie formuła wyzwolenia człowieka. Kiedy człowiek żyje prawdą, kiedy Słowo Boże, które tę prawdę ukazuje, staje się słowem życia, wtedy człowiek jest wolnym człowiekiem. Ruch Światło-Życie zawsze troszczył się o to, żeby z tej pracy formacyjnej, wychowawczej przechodzić do różnych form zaangażowania się w sprawy innych ludzi, w sprawy społeczności, w której członkowie ruchu żyją. I stąd ta inicjatywa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest jakąś prostą konsekwencją urzeczywistniania ideałów ruchu Światło-Życie i członkowie ruchu chcą jako pierwsi włączyć się do tej inicjatywy, chcą przejąć w ramach Krucjaty Wyzwolenia tak zwaną diakonię, czyli chcą służyć tej inicjatywie, a sama Krucjata Wyzwolenia jest pomyślana o wiele szerzej. Chce najwięcej ludzi włączyć do tej akcji i przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka nie jest jednoznaczna z przynależnością do ruchu Światło-Życie, ale ruch Światło-Życie w całości chce właśnie włączyć się do tej inicjatywy i chce służyć tymi właśnie ludźmi uformowanymi w ruchu, tej inicjatywie szerszej, społecznej wyzwolenia człowieka. Ruch Światło-Życie jest przede wszystkim ruchem ewangelizacyjnym. Czy podjęcie inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka nie oznacza dla ruchu odejścia od zasadniczego nurtu swoich zadań? Jaki zachodzi związek pomiędzy ewangelizacją a wyzwoleniem? Właśnie, zrozumienie sobie jakiegoś głębszego, wewnętrznego związku między Ewangelią a wyzwoleniem stało się dla nas jakimś najgłębszym motywem dla podjęcia Krucjaty Wyzwolenia. Samo słowo Ewangelia, jeżeli prześledzimy genezę tego słowa w Piśmie Świętym, jeszcze w Starym Testamencie, to pierwotnie oznacza to słowo Ewangelia zwiastowanie czy ogłoszenie radosnej nowiny, radosnej wieści o zwycięstwie odniesionym w walce z wrogiem, o zwycięstwie, które jest równocześnie wyzwoleniem człowieka. A więc Ewangelia pierwotnie oznacza wieść, zwiastowanie nowiny o wyzwoleniu. Ostatecznie tym wyzwoleniem jest zwycięstwo odniesione przez Chrystusa, dzieło odkupienia dokonane przez Niego w swojej śmierci na krzyżu, w swoim zmartwychwstaniu. Otóż zwiastowanie Ewangelii jest w swej najgłębszej istocie zwiastowaniem, że człowiek został przez Chrystusa odkupiony, czyli wyzwolony. Wyzwolony od grzechu, wyzwolony od kłamstwa, wyzwolony od śmierci. I stąd te Ewangelia, czy ewangelizacja, z samej swej istoty jest związana z dziełem wyzwolenia człowieka. A z drugiej strony ewangelizacja, która nie wyzwala człowieka, ewangelizacja, która nie ma w sobie tej mocy ku wyzwoleniu człowieka, to jest jakieś nieporozumienie. Wtedy sprowadza się ewangelizacja do czysto jakiegoś intelektualnego przekazywania pewnych wiadomości, informacji o pewnych wydarzeniach czy o pewnych prawdach objawionych przez Boga. Dlatego w inicjatywie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zrozumieliśmy nawet z pozycji ruchu głębi to istotne powiązanie między Ewangelią a wyzwoleniem i nie jest to przejście do jakiegoś innego zupełnie pola działania. Nie jest to odejście od zasadniczego nurtu, ale przeciwne, jakieś pogłębienie zasadniczego nurtu działania ruchu Światło-Życie. Z jednej strony widzimy, że bez ewangelizacji, bez głoszenia Chrystusa jako tego, który może wyzwolić człowieka, cała akcja wyzwolenia jest zawieszona w próżni. A z drugiej strony ewangelizacja, która
faktycznie nie objawia tej mocy ku wyzwoleniu człowieka, jest też jakimś nieporozumieniem. Dlatego powiązanie inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z ruchem Światło-Życie jest po prostu jakąś konsekwencją głębszego wniknięcia w to, co jest istotą ruchu, i to jest jakaś logiczna konsekwencja. W Polsce istnieje wiele innych inicjatyw w walce z zagrożeniem alkoholowym, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Czym różni się inicjatywa Krucjaty od innych? Czym można uzasadnić podjęcie tej osobnej akcji? Czy nie wystarczyłoby włączenie się do akcji już istniejących? Inicjatywa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka chce wypełnić pewną bardzo istotną lukę istniejących inicjatywach i programach walki z alkoholizmem. Mianowicie dotychczasowe wszystkie akcje miały charakter bardziej akcji odgórnych, urzędowych powiedzmy, programowanych przez pewne ośrodki i sprowadzały się one głównie do pewnej akcji uświadamiającej, do usiłowania wywierania wpływu na ustawodawstwo, na sytuację związaną z produkcją, z dystrybucją alkoholu. Ma przede wszystkim jakieś inicjatywy dla leczenia alkoholików. Te inicjatywy są oczywiście wszystkie potrzebne, one są dobre, ale z natury zjawiska alkoholizmu, z pewnych psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań tego zjawiska wynika, że nie można tego problemu rozwiązać bez jakiejś akcji społecznej, oddolnej, bez tworzenia ruchu przeciwalkoholowego, gdzie ludzie przekonani do tej sprawy, ludzie autentycznie zainteresowani sprawą wyzwolenia człowieka, angażują się w tę sprawę oddolnie, bo tylko tacy ludzie mogą kształtować opinie, zmieniać obyczaje, środowiska, i oni mogą konkretnie podać rękę tym, którzy są już niewolnikami nałogu alkoholowego, i mogą im udzielić bardzo konkretnej, realnej pomocy. Otóż ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ma być właśnie takim ruchem społecznym, oddolnym, bo bez takiego ruchu nie można tego problemu alkoholizmu rozwiązać. A po drugie, ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka opiera się na takiej całościowej wizji człowieka, który ma być wyzwolony, bo znów nie można rozwiązać problemu alkoholizmu, jeżeli się z tego zrobi problem specjalistyczny. Tak jak w medycynie nie można leczyć choroby, nie lecząc całego człowieka. Otóż bez jakiejś całościowej wizji człowieka, bez jakiejś całościowej koncepcji wyzwolenia człowieka, nie można również wyzwolić człowieka od tego konkretnego przejawu zniewolenia, jakim jest uzależnienie alkoholowe. No i jeszcze jedna racja uzasadniająca potrzebę takiego ruchu, to jest sprawa abstynencji. Otóż ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest ruchem abstynenckim, który bazuje na całkowitej abstynencji od alkoholu. Ta potrzeba ma znaczenie kluczowe w walce z alkoholizmem, a doświadczenie wykazało, że w tych urzędowych programach właściwie w większości zrezygnowano z postulatu abstynencji, bo nie potrafiono znaleźć właściwej, wystarczającej motywacji. I jako ruch oddolny, społeczny, abstynencki, Krucjata Wyzwolenia Człowieka wypełnia jakąś lukę i ukazuje się jako akcja absolutnie konieczna dla rozwiązania tego społecznego problemu alkoholizmu w Polsce. Jakie znaczenie praktyczne posiada decyzja całkowitej abstynencji od alkoholu dla realizacji celów Krucjaty Wyzwolenia? Inaczej mówiąc, czego można się spodziewać i jakich można oczekiwać owoców po tej praktyce? Decyzja całkowitej abstynencji od alkoholu
ma jakieś znaczenie, przede wszystkim można by powiedzieć, mobilizujące. Otóż przystąpienie do akcji przeciwalkoholowej dzięki temu, że związane jest z deklaracją abstynencji, nie jest tylko jakąś słowną deklaracją, bo na ogół wszyscy się z tym zgadzają, że trzeba walczyć z alkoholizmem i wszyscy wypowiadają różne piękne hasła, programy, ale w sposób, który się osobiście nie wiąże, ani do niczego nie zobowiązuje. Ale jeżeli człowiek rzeczywiście poważnie traktuje tą sprawę i naprawdę chce innym pomagać, to musi się to wyrazić w gotowości do pewnej ofiary, do pewnej konsekwencji w swoim życiu. I dzięki temu, że przyjmujemy do krucjaty wyzwolenia człowieka tylko tych, którzy są gotowi do praktykowania abstynencji, dokonuje się jakaś mobilizacja ludzi naprawdę aktywnych, ideowych, przekonanych do tej sprawy, którzy z motywów jakichś bezinteresownych, właśnie dla ratowania innych, do tej akcji się włączają. Poza tym można bardzo konkretnie wtedy powiedzieć, kto jest w tej akcji zorganizowany. Można konkretnie wiedzieć, na kogo możemy liczyć, do kogo możemy się zwracać. Powstaje po prostu, można by powiedzieć, taka kolumna ratunkowa. Powstaje, mówiąc językiem takim wojennym, jakaś armia ludzi, którzy przystępują do walki. I to dopiero nadaje akcji przeciwalkoholowej jakiejś dynamiki. To jest wtedy naprawdę ruch, który faktycznie wpływa na sytuację. Bo to jest jakaś mobilizacja ludzi naprawdę zdecydowanych, aktywnych, ideowo zaangażowanych. Oczywiście, że sama ta decyzja abstynencji to nie jest jakaś decyzja, no, bardziej jakaś oderwana od życia, to nie jest jakaś praktyka, powiedzmy, tylko osobistej ascezy, ale sama ta decyzja już jest jakimś osiągnięciem w walce z alkoholizmem. Mianowicie jakimś źródłem logicznym, socjologicznym alkoholizmu są pewne opinie bardzo rozpowszechnione w społeczeństwie. Można by je globalnie określić jako psychozę alkoholową. To jest suma pewnych przekonań, pewnych opinii i związanych z tym zwyczajów, że alkohol jest absolutnie konieczny do życia. Że w jakiejkolwiek sytuacji, gdzie ludzie się spotykają, no, alkohol jest jakimś elementem potrzebnym, koniecznym. Otóż bez przełamania tej psychozy, bez przełamania tego terroru alkoholowego i tego w naszej rzeczywistości powszechnego, towarzyskiego przymusu picia, walka z alkoholizmem jest nierealna, bo nie będzie miała żadnych konkretnych wyników. Otóż sama postawa abstynencka już przełamuje terror, tę psychozę i stwarza po prostu sytuację wolności dla niepijących. A znowu wiadomo, że przynajmniej 1,5 miliona jest w Polsce ludzi, którzy już są nałogowymi alkoholikami i którzy muszą być abstynentami, bo to jest dla nich jedyna droga ratunku. Ale jeżeli nie będą mieli oparcia o ludzi świadomie niepijących w towarzystwie, jeżeli ci ludzie nie podadzą im swoje ręki, no to praktycznie będzie to dla nich niemożliwe, żeby trwać w abstynencji. A jeszcze jest inna racja, mianowicie profilaktyka. Chodzi o to, żeby zwłaszcza młode pokolenie wychować w trzeźwości, żeby oni nie wchodzili w tą sytuację przymusu społecznego picia, w tą właśnie zespół tych przekonań, że alkohol jest nieodzownym elementem życia społecznego. Otóż bez abstynencji nie można tych wszystkich celów osiągnąć i dlatego jest taka teza, że to jest conditio sine qua non, to znaczy warunek, bez którego nie osiągnie się realnie tego celu, jakim jest zwalczenie społecznej klęski alkoholizmu. Jaką motywacją posługuje się krucjata wyzwolenia człowieka w zachęcaniu ludzi do podjęcia decyzji całkowitej abstynencji? I czy motywacja ta jest skuteczna? Otóż to jest tutaj sprawa chyba istotna, że krucjata wyzwolenia człowieka posiada jakąś swoistą i
może gdzie indziej niespotykaną motywację, bo na ogół próbuje się uzasadnić decyzję abstynencji argumentacją jakąś naukową, lekarską, mówi się o szkodliwości alkoholu wypijanego nawet w jakiejś niedużej ilości, no i różne tego typu argumenty, no które są w większości słuszne naukowo, ale one są na ogół mało przekonywujące. Natomiast krucjata wyzwolenia człowieka posiada zupełnie inną motywację, natomiast motywację społeczną albo altruistyczną, ale ostatecznie ta motywacja bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i na prymacie miłości. To znaczy, rzecz centralna w chrześcijańskiej wizji człowieka to jest to, że człowiek jest powołany do miłości, do dawania siebie innym, do służenia i że w ten sposób człowiek staje się w pełni dopiero osobą, kiedy posiada siebie w dawaniu siebie innym. Otóż na tej ogólnej jakiejś wizji ideału życia chrześcijańskiego bazuje ta motywacja. My się po prostu stawiamy ludziom pytanie. Nie pytanie, czy zdajesz sobie sprawę ze szkodliwości picia i czy jesteś gotowy dla własnego interesu, do własnego dobra zrezygnować z picia alkoholu. Ale stawiamy to pytanie w ten sposób. Co mógłbyś zrobić, żeby innym pomóc? Jest wokół ciebie mnóstwo ludzi, w twojej rodzinie, wśród znajomych, którzy są niewolnikami, ofiarami nałogu. Czy chcesz im podać rękę? Czy chcesz ich ratować? I wtedy wykazuje się, że przez decyzję abstynencji naprawdę możemy pomóc. I potem właśnie pytanie, czy jesteś gotów ponieść taką ofiarę, nałożyć na siebie taką dyscyplinę, nie ze względu na swój własny jakiś interes, ale dla ratowania drugiego człowieka, dla podania mu ręki. A więc ostatecznie miłość chrześcijańska, agape, to jest ostateczna motywacja abstynencji. I kiedy my przemawiamy na przykład do młodzieży, po jakimś oczywiście uświadomieniu w tej dziedzinie, no to przed wezwaniem do decyzji abstynencji stawiamy właściwie tylko jedno pytanie. Na tle pytań, które postawił Chrystus Piotrowi po zmartwychwstaniu. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej niż inni ludzie? To pytamy po prostu tych ludzi. W imieniu Chrystusa, czy miłujesz mnie więcej niż inni? To znaczy, czy jesteś gotowy z miłości ku mnie, z miłości ku ludziom, za których umarłem na krzyżu, których chcę odkupić? Czy jesteś gotów złożyć ofiarę, zrobić coś więcej niż jest twoim obowiązkiem? Zrobić to właśnie z miłości. No i wtedy pozostawiamy każdego w obliczu tego pytania. Czy miłujesz mnie więcej niż inni? No i tu pokazuje się, że ogromna większość tych ludzi w obliczu tego pytania, no, nie potrafi powiedzieć nie wobec Chrystusa. I mamy takie doświadczenia, że zwłaszcza młodzi ludzie masowo deklarują abstynencję, przystąpienie do krucjaty, wyzwolenia człowieka właśnie z tych motywów. I na podstawie wielu doświadczeń jesteśmy przekonani, że można wielu ludzi zmobilizować do krucjaty, wyzwolenia człowieka, doprowadzić do tej decyzji abstynencji, w oparciu o tę motywację, która jest ostatecznie jedynie skuteczna, przekonywująca, bo wszystkie inne motywy, no okazuje się, że nie trafiają do człowieka, no bo jakoś sobie człowiek tłumaczy, no tak, być może, że mi zaszkodzi, no ale to takie pewne nie jest, może i nie zaszkodzi i w końcu w danej chwili człowiek nie ma na tyle silnej motywacji, żeby się oprzeć zwyczajom, naciskom, no i różnym sytuacjom, gdzie trzeba rzeczywiście no przybrać postawy jakiejś odwagi moralnej, ale ta motywacja okazuje się ostatecznie motywacją jakąś zwycięską, decydującą. W konkretnej sytuacji Kościoła w Polsce, w jakiej powstała i rozwija się krucjata wyzwolenia człowieka, nasuwają się spontaniczne skojarzenia natury społecznej i politycznej. Czy i w jakim sensie krucjata ma charakter i cele polityczne?
Oczywiście w sytuacji społecznego i politycznego zniewolenia mówienie o wyzwoleniu człowieka, no z natury rzeczy kojarzy się z całą sytuacją, w jakiej człowiek się znajduje. No a czynniki polityczne od razu podejrzewają, że za tym hasłem się kryje oczywiście tendencja do wyzwolenia politycznego. No ale pytanie, co to jest polityka? Co to jest działalność polityczna? Jaka jest granica między działalnością polityczną, a społeczną, a moralną, a działalnością religijną? Z punktu widzenia marksistów, no, którzy nie uznają istnienia sił nadprzyrodzonych i motywacji wynikających z wiary, to wszelka działalność, która ma jakiś wpływ na układy społeczne, która doprowadza do pewnych przemian w postawach ludzi, w życiu społecznym, wszelka taka działalność jest działalnością polityczną. Natomiast z punktu widzenia chrześcijańskiego, no rozróżniamy bardziej precyzyjnie. Działalność polityczna to jest taka, która zmierza do zdobycia władzy, a więc wejście do jakiejś gry mającej na celu przejęcie władzy, albo też przynajmniej doprowadzenie do tego, żeby mieć jakiś udział w sprawowaniu władzy. No to jest działalność polityczna. Natomiast działalność wypływająca z motywacji religijnej, a więc z religijnej wizji człowieka i spragnienia zbawienia człowieka, ostatecznego zbawienia, wyzwolenia człowieka. Ta działalność w naszym pojęciu nie jest polityczna, ale trzeba powiedzieć, że ta działalność, jeżeli jest w właściwy sposób prowadzona, przemienia człowieka, a człowiek przemienia te układy społeczne, w których żyje, a nawet ma to jakiś wpływ, jakieś konsekwencje w dziedzinie politycznej. To, że człowiek zaczyna działać nie z motywu lęku, strachu przed panującą jakąś siłą polityczną. To, że człowiek wyraźnie daje świadectwo prawdzie, że w imię prawdy odrzuca pewną jakąś propagandę, czy narzucane mu postawy i stara się żyć prawdą. No to są oczywiście pewne postawy działania, które wyzwalają człowieka i w dziedzinie społecznej, i w dziedzinie politycznej. No i można wtedy powiedzieć w pewnym sensie, że to jest jakaś działalność polityczna. My chcemy naprawdę wyzwolić człowieka przez prawdę, przez przezwyciężenie w nim lęku, przez doprowadzenie do tego, żeby on mógł rzeczywiście urzeczywistniać swoją godność, żeby mógł działać zgodnie ze swoją godnością. I żeby mógł także z innymi ludźmi się łączyć w tym działaniu, żeby mógł tworzyć wspólnotę międzyludzką na bazie prawdziwej wolności i poprawnej wizji człowieka. I dlatego nasz program streszcza się nie tylko w pojęciu nowego człowieka, ale także w pojęciu nowej wspólnoty, a nowy człowiek żyjący we wspólnocie musi tworzyć nową kulturę, musi przemieniać wszelkie układy, musi promieniować tym systemem wartości, które przyjął, przenikać nimi wszelkie przejawy i dziedziny życia. Ale w najgłębszej swojej istocie i w naszym przekonaniu nie jest to działalność polityczna, chociaż w obecnej sytuacji jest to realna droga do wyzwolenia człowieka również w życiu społecznym i politycznym. Ale mimo to nie chcemy i nie pozwalamy na to, żeby nam wmówić, iż angażujemy się do działalności politycznej, chociaż z drugiej strony odrzucamy taką wizję i taki typ chrześcijaństwa, który mówi, że religia to jest sprawa tylko osobista, to znaczy, jak się to interpretuje, prywatna, no i że sprawa religii to jest sprawa tylko ewentualnie życia pozagrobowego, a tu w życiu społecznym, politycznym
chrześcijanie nie powinni się angażować, mają być jakoś nieobecni. To jest w naszym przekonaniu fałszywa wizja, niezgodna z biblijną wizją człowieka, no bo właśnie, jak mówiłem, Ewangelia jest ściśle związana z problemem wyzwolenia człowieka i to pełnego wyzwolenia, a więc obejmującego wszelkie dziedziny, przejawy jego życia i działalności. Nasuwa się tu jeszcze pytanie, jakie są relacje pomiędzy krucjatą wyzwolenia człowieka a solidarnością? No nie ma z pewnością jakichś powiązań formalnych czy organizacyjnych. Krucjata wyzwolenia człowieka jest inicjatywą, która bazuje na gruncie religijnym, nadprzyrodzonym. Wynika to z wiary. I cele, które chce osiągnąć krucjata wyzwolenia człowieka, to są w pierwszym rzędzie cele religijne, to znaczy wyzwolenia człowieka w sensie biblijnym. Ale jak powiedziałem, nie da się tego sztucznie oddzielić od wszystkich innych dziedzin, przejawów życia. No a cele, o które walczy Solidarność, są w gruncie rzeczy bardzo bliskie. One są w pewnym sensie identyczne, chociaż może nie sięgają tak daleko. One nie są, powiedzmy, do końca właśnie ukazywane w tych kategoriach religijnych, chrześcijańskich, chociaż ta cała walka Solidarności o godność człowieka, o prawa człowieka, o zwycięstwo prawdy, sprawiedliwości, no to jest ta sama walka o wyzwolenie człowieka, którą podejmujemy z pozycji Ewangelii i na pewno ta cała działalność Solidarności nie da się oderwać od motywacji ostatecznie chrześcijańskich. To wyrasta z podłoża jakiegoś szerszego, jakim jest ogólna sytuacja wiary w naszym narodzie. Wiązanie tej walki o prawa człowieka z działalnością Kościoła, no to się pokazywało bardzo często, wyraźnie, czy to wtedy, kiedy w czasie strajków robotnicy się gromadzili na modlitwę, kiedy prosili o kapłanów, żeby mszę świętą odprawiali. No więc te powiązania są, ale faktycznie wygląda to w ten sposób, że wielu ludzi, którzy są inspirowani przez ruch Światło-Życie, którzy są zaangażowani w krucjatę wyzwolenia człowieka, angażuje się siłą rzeczy w te różne przejawy działania i walki Solidarności. Można by powiedzieć, że ruch dostarcza Solidarności ludzi, którzy są jakoś wewnętrznie urobieni, którzy są bezinteresowni, którzy nie mają żadnych innych intencji, ambicji, ale rzeczywiście angażują się w trosce o autentyczne dobro, wyzwolenie człowieka. Z drugiej strony widzimy, że ruch Solidarności domaga się jakiegoś pogłębienia właśnie na płaszczyźnie motywacji. Dlatego chcemy rozwijać akcję krucjaty wyzwolenia człowieka w zakładach pracy, może i poprzez Solidarność, to znaczy Solidarność może być właśnie instytucją, która organizuje, czy przynajmniej propaguje, czy informuje o tych inicjatywach. I jakaś taka działalność równoległa na innej płaszczyźnie, może tak można by się wyrazić, jakoś na zapleczu, ale właśnie mamy w planie szereg inicjatyw ewangelizacyjnych, i nawet jest opracowana forma takich rekolekcji. Już to się realizowało w niektórych ośrodkach, zwłaszcza w Gdańsku, w Gdyni, dla pracowników stoczni. Taka właśnie inicjatywa pod nazwą Chrystus Ewangelia Wyzwolenia. To jest ewangelizacja, to się dokonuje na terenie Kościoła, ale wracamy się do konkretnych zakładów pracy. Poprzez Solidarność zapraszamy do tego kościoła na określone dni i godziny i wtedy cały program ewangelizacyjny, który mocno akcentuje to powiązanie Ewangelii i wyzwolenia. I pokazuje się właśnie tym ludziom, że Chrystus jest ostatecznym gwarantem wolności człowieka i że ta walka, jaką się prowadzi na płaszczyźnie społecznej czy politycznej, musi mieć ostatecznie tą motywację najgłębszą, tą wizję człowieka, którego wyzwala prawda, nawet wtedy, kiedy w imię prawdy ten człowiek
dostaje się do więzienia, do obozu koncentracyjnego, znosi szykany, prześladowania, a nawet musi ryzykować swoje życie. Jeżeli on mimo wszystko trwa na gruncie prawdy, to on jest wtedy człowiekiem wolnym. I dlatego ostatecznie gwarancją wyzwolenia jest krzyż. I dlatego też, wracając do pierwszych pytań, mówimy o krucjacie. I dlatego w tym znaku naszym jest znak krzyża. No bo ostatecznie krzyż Chrystusa, kiedy Chrystus, dlatego że dał świadectwo prawdzie, oddał swoje życie, Chrystus na krzyżu nie jest zniewolony. On wtedy jest w najwyższym stopniu wolny. Dlatego, że w sposób wolny, świadomy oddaje życie. A to jest jakaś szczytowa forma urzeczywistnienia się wolności człowieka, kiedy człowiek jest zdolny oddać swoje życie dla prawdy, dla miłości. Dlatego krzyż jest najwyższą formą urzeczywistnienia wolności człowieka i równocześnie krzyż jest gwarantem ostatecznym dla wszelkich ruchów wyzwoleńczych. I stąd są jakieś głębokie, może nie zawsze uświadomione powiązania między solidarnością krucjatą wyzwolenia człowieka i my oczywiście, zachowując specyfikę swojej metody działania, działamy jednakże równolegle, a ostatecznie dajemy temu ruchowi solidarności jakąś najgłębszą motywację, podbudowę i dlatego jest w gruncie rzeczy jakieś współdziałanie i ukierunkowanie działania ostatecznie na ten sam cel ostatecznie, jakim jest wyzwolenie człowieka we wszystkich wymiarach jego egzystencji. Czy krucjaty wyzwolenia człowieka można wiązać z jakimś szerszym i ogólniejszym nurtem wolnościowym objawiającym się we współczesnym świecie? Z pewnością. Nie było to początkowo znów jakoś zamierzone świadomie, ale w miarę rozwijania się koncepcji ruchu i metod działania w powiązaniu także z tą sytuacją specyficzną Polski, z tym całym ruchem wyzwolenia związanym z solidarnością, uświadomiliśmy sobie, że w gruncie rzeczy jesteśmy częścią jakiegoś ogólnoświatowego ruchu, tego ruchu, który łączy się z tym określeniem non-violence, wyzwolenia bez użycia przemocy. Ten ruch, który w swojej genezie łączy się z działalnością takich ludzi jak Gandhi czy Martin Luther King. No i dzisiaj ten ruch jest szeroko znany w świecie. Wielu ludzi właśnie podejmuje w różnych częściach świata ten sam problem wyzwolenia człowieka i jest nurt już dosyć dzisiaj jasno określony, silny, który chce wykluczyć użycie przemocy, który chce właśnie wyzwalać nawet swoich tyranów przez to, że pomaga im do uświadomienia sobie tego, że są oni sami niewolnikami, czy to rządzy władzy, czy niewłaściwej wizji człowieka i to świadectwo dawane ostatecznie w duchu miłości, w trosce także o dobro nawet tych tyranów, nie w nienawiści. To świadectwo ma jakąś moc wyzwalającą i to jest chyba w skali światowej jedyny ruch, który może tą walkę o wyzwolenie doprowadzić do jakiegoś ostatecznego zwycięstwa. Bo droga rewolucji, droga gwałtu, przemocy, to jest właściwie jakieś błędne koło. No bo sytuacja jest taka, że jest niewolnik i jest pan. Są panowie i niewolnicy. Niewolnicy walczą o wolność. Jeżeli im się uda, to oni wtedy zajmują miejsce panów, a dotychczasowi panowie się stają niewolnikami. I znowu oni teraz chcą uzyskać wolność. I to jest błędne koło. Błędne koło historii. No i nie ma wyjścia z tego dylematu, a jedyne wyjście to jest droga non-violence, droga właśnie wyzwolenia bez użycia przemocy. I to jest ostatecznie droga, która ma swoje korzenie, swoje źródło w Ewangelii. To jest droga Chrystusa, który zwyciężył przez to, że pozornie uległ przemocy, ale dając wtedy to świadectwo prawdy i świadectwo miłości w najwyższym stopniu, ukazał drogę do wyzwolenia. I to jest ta droga, no, którą wyraża tak paradoksalnie Chrystus w kazaniu na górze, że się ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mu drugiego. Ktoś chce wziąć od ciebie suknię, to mu daj i płaszcz. No, wydaje się to absurdalne na pierwszy rzut oka,
ale właśnie w tym ruchu nonviolence świadomie staje się na bazie tych paradoksów Ewangelii i my uważamy, że nasz ruch krucjaty wyzwolenia jest częścią tego nurtu i nawet od strony jakiejś teologicznej może tutaj znajduje ten ruch swój jakiś najpełniejszy wyraz tej właśnie naszej teologii wyzwolenia. No a nie trudno jest wykazać, że właśnie na czele tego ruchu staje dzisiaj papież Jan Paweł II. Ze swoją wizją człowieka, wyzwolenia człowieka. Wszędzie Ojciec Święty w czasie swoich wielkich podróży, pielgrzymek, spotyka się z ludźmi uciśnionymi, wielorako zniewolonymi, żyjącymi na marginesie społeczeństwa. I ciągle właśnie z jednej strony mocno popiera ich dążenia wolnościowe. Mówi o ich prawie do wolności, ale potępia gwałt, rewolucję. Pokazuje właśnie tę drogę. I wydaje mi się, że dzisiaj się tworzy jakiś ogólnoświatowy nurt, no właśnie tego ewangelicznego wyzwolenia, ten nurt, który opiera się na poprawnej wizji człowieka i właściwie sytuacja świata, już się dawno nie da się wyrazić w tej alternatywie komunizm-kapitalizm. Gdyby te dwa systemy ze sobą walczyły jako dwie koncepcje wyzwolenia człowieka, bo w gruncie rzeczy jeden i drugi system jest w jakimś sposób zniewoleniem człowieka. I ostatecznych swoich jakichś założeniach, to trzeba te dwa jakieś systemy doprowadzić do jedności. A właściwa alternatywa, właściwy układ sił w świecie dzisiaj kształtuje się tak z jednej strony ten ruch wyzwolenia człowieka oparty o właściwą, biblijną wizję człowieka, ten ruch, który się łączy z tą metodą walki o bez użycia przemocy, non-violence, i ten ruch, który łączy się z jakimś szerokim programem, który coraz częściej pojawia się w przemówieniach papieża Jana Pawła II jako wizja cywilizacji miłości. I to jest antyteza zarówno do tej cywilizacji konsumpcyjnej dominującej na Zachodzie i tej cywilizacji wschodniej, gdzie jest koncepcja władzy, potęgowania władzy przez jedną grupę, no, która na tej drodze chce znaleźć jakąś pełne poczucie mocy i wyzwolenia, ale za cenę zniewolenia całych narodów i ogromnych mas. Ale zarówno jeden, jak i drugi system, tak mocny w świecie, przynajmniej dotychczas, znajduje swoją antytezę w tej właśnie wielkiej idei wyzwolenia człowieka, Jana Pawła II, i dokładnie program krucjaty wyzwolenia człowieka mieści się w tym nurcie. Jest pewną jego konkretyzacją, bo łączy się z pewnymi konkretnymi metodami. Czy można mówić o jakiejś strategii krucjaty wyzwolenia człowieka i jakie widzi ona etapy realizacji swoich zamierzeń? Właśnie, to łączy się już z tym, co powiedziałem na końcu, że krucjata wyzwolenia człowieka jest pewną konkretyzacją tego ogólnego programu, tej idei, i wypracowaliśmy pewną strategię krucjaty wyzwolenia człowieka. To jest temat obszerny, który nadawałby się do osobnej kiedyś rozmowy, ale krótko mówiąc, ten plan całościowy określamy takim hasłem ad Christum Redemptorem. Plan ad Christum Redemptorem, inaczej plan wielkiej ewangelizacji. I widzimy, że musi być pewna kolejność zadań podejmowanych. Pierwsza rzecz to jest jakieś przebudzenie duchowe ludzi, które znajduje swój wyraz w jakiejś akcji modlitewnej. Bo modlitwa jest jakąś pierwszą odpowiedzią człowieka na wezwanie skierowane do niego, które zrazu go przeraża, bo przerasta jego siły, ale wtedy jakiś zwrot do Boga. I to jest akcja jakiejś wielkiej modlitwy, która u nas włącza się w tę modlitwę wyzwoloną przez papieża w czasie jego pobytu w Polsce, z tą modlitwą na Placu Zwycięstwa. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Otóż ta fala modlitewna jest jak gdyby pierwszą falą. Potem idzie fala ewangelizacyjna, bo jesteśmy przekonani, potwierdza to doświadczenie, że nie można urzeczywistnić celów krucjaty wyzwolenia bez rozbudzenia najpierw wiary
w dzieło zbawcze Chrystusa. Trzeba najpierw człowieka związać z Chrystusem jako tym, który jedynie ostatecznie wyzwala człowieka i daje moc do tego wyzwolenia. Dlatego ewangelizacja jako próba doprowadzenia człowieka do osobistego spotkania z Chrystusem, do przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to jest jakiś fundament, to jest baza, na której dopiero może rozwijać się krucjata wyzwolenia człowieka. I dlatego w tej chwili przygotowujemy wielką ewangelizację, oparciu głównie o Ewangelię świętego Łukasza, bo święty Łukasz szczególnie ukazuje Chrystusa w roli tego, który wyzwala człowieka. I posługujemy się tutaj narzędziem, jakim jest film o życiu Jezusa, nakręcony w oparciu o Ewangelię świętego Łukasza. I właśnie na tej fali ewangelizacyjnej dopiero później będzie stopniowo rozwijana akcja krucjaty wyzwolenia człowieka. Już z konkretnymi, pewnymi swoimi formami działania, metodami, które są już również jakoś wypracowane. Krucjata wyzwolenia musi jednak działać w jakichś konkretnych środowiskach, na przykład w parafiach, w zakładach pracy. Jaką rozwija ona tam taktykę dla osiągnięcia swoich celów? Właśnie, to jest problem już nie tyle strategii, ile taktyki. Otóż ta taktyka jest w zasadzie już wypracowana i nawet więcej, wypróbowana w wielu ośrodkach. Pierwsza sprawa to jest zdobycie w danym środowisku małej grupy ludzi przekonanych, że to jest właściwa droga i gotowych do zaangażowania się. Ci ludzie właśnie są już uformowani przez ruch Światło Życie, oni przeszli przez różne etapy formacji oazowej, ewangelizacji i oni tworzą w danym środowisku, czy w zakładzie pracy, czy na uniwersytecie, czy w parafii, tak zwaną diakonię wyzwolenia. Może by to być grupa kilkunastu osobowa. Ona jeszcze jest przygotowana do swoich zadań przez specjalną formę, tak zwanej oazy rekolekcyjnej diakonii wyzwolenia. To są takie czterodniowe kursy, gdzie ci ludzie otrzymują pewną wizję, wprowadzenie do metod działania i zobowiązuje się podjąć konkretnie w tym środowisku to działanie. Ta grupa przygotowuje później szerszą akcję. Najpierw indywidualnie zdobywa zwolenników, ale potem przygotowuje taką szerszą akcję, mianowicie znów rekolekcję pod nazwą Ewangelia Wyzwolenia. Wtedy się już zaprasza jak najwięcej ludzi, jest seria nabożeństw, gdzie tą teologię wyzwolenia się ludziom przedstawia. Te rekolekcje zmierzają do konkretnej decyzji. Zwracają się najpierw do tych, którzy już są ofiarami, niewolnikami alkoholu, żeby do jakiejś grupy ma ich ratować na zasadzie wzajemnej współpracy, współdziałania, samopomocy. Tutaj chcemy działać metodą wypróbowaną w świecie tak zwanych alkoholików anonimowych. Ale druga grupa ludzi, którzy mają być tą kolumną ratunkową, którzy mają udzielać tego wsparcia im przez abstynencję, przez reformę obyczajów. A potem właśnie te w ten sposób powstałe grupy otrzymują konkretny program pomocy działania z tak zwanych stanic krucjaty wyzwolenia, które będą organizowane w całym kraju. Ma być taka sieć około 200 ośrodków, które znów są oparte o pewien ośrodek centralny, który wypracowuje metody, pomoce, przeźrocza powiedzmy, literaturę i właśnie w ten sposób działa poprzez te terenowe ośrodki, które mają swoje tak zwane placówki w każdym środowisku lokalnym. I jeżeli ta sieć będzie dostatecznie gęsta i dobrze przygotowana, no, mamy potem narzędzie w ręku, żeby stopniowo właśnie wchodzić tą akcją krucjaty do wszystkich środowisk. No a zamierzenia mamy bardzo ambitne, no bo chcemy nie tylko walczyć, ale zwalczyć. Nie wyzwalać, ale wyzwolić naród. Na tym celu potrzeba nam około 3 milionów abstynentów w skali ogólnonarodowej. Ale jesteśmy przekonani, że to nie jest niemożliwe, że to możemy z czasem osiągnąć. Na jakim etapie znajduje się teraz krucjata i jakie stoją przed nią zadania na najbliższą przyszłość? Właściwie to już odpowiedź na to pytanie była zawarta w poprzednich pytaniach, no więc jest właśnie ten etap przygotowania przez ewangelizację. Ta sprawa jest już w toku
i jakieś już taka szersze działanie ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Natomiast sama krucjata jest na etapie przygotowania pomocy, materiałów, już w dużym stopniu są one przygotowania, szkolenia ludzi, tworzenia tych ośrodków najpierw, a w wielu ośrodkach już jest akcja przeprowadzona w konkretnej parafii i możemy powiedzieć, że jeżeli się stosuje wiernie tą metodę, to ona przynosi owoce, że w konkretnym środowisku po rekolekcjach się zgłasza nieraz kilkuset abstynentów, no oni już wtedy są jakąś grupą pewnego nacisku społecznego, w dobrym tego słowa znaczeniu, no i już i alkoholicy się wydobywają z tej sytuacji swojego zniewolenia, a więc eksperymenty, doświadczenia w pewnych ośrodkach potwierdzają słuszność metody, słuszność przyjętych założeń i drogi. Natomiast szersze właśnie jakieś rozwinięcie tej akcji, no to jest uwarunkowane przez te wcześniejsze etapy ewangelizacyjne, ale to pójdzie równolegle. Jak już ewangelizacja w jakimś ośrodku będzie przeprowadzona, od razu pójdzie dalsza akcja krucjaty wyzwolenia. No jeszcze mamy wiele pracy, może około roku, tej jakiś taki, powiedzmy, na zapleczu przygotowania tych ośrodków dyspozycyjnych, pewnych pracy, nazwijmy to na etapie sztabowym, czy na tam jakimś zapleczu, ale to idzie równolegle już z pewnymi doświadczeniami, eksperymentami w ośrodkach pewnych i już w tej chwili jest wielu ludzi, którzy są zapaleni do tej akcji, którzy już są zaangażowani, no i wielu właśnie już w tej chwili widzi w tym jakąś drogę zaangażowania, rzeczywiście pomagania innym, no i raczej jesteśmy pełni nadziei, że ta akcja przyniesie rzeczywiście duże owoce i stanie się realną jako siłą do wyzwolenia naszych braci i alkoholików i w ogóle wyzwolenia naszego narodu przez prawdę, przez miłość na tej drodze, którą ukazał nam Chrystus, którą uważamy za jedyną drogę skuteczną i zwycięską. No, tego tylko możemy sobie wszyscy życzyć. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi. Kościół błogosławionej Jadwigi Królowej w Krakowie. Piątą rocznicę śmierci założyciela ruchu Światło Życie, księdza profesora Franciszka Blachnickiego, spotkali się tu na wspólnej modlitwie w jego intencji diecezjalni duszpasterze ruchu, animatorzy i młodzież. Z tej okazji chcemy przybliżyć postać tego wyjątkowego człowieka. Ksiądz Franciszek urodził się w Rybniku na Śląsku w 1921 roku. W czasie okupacji był więźniem Oświęcimia. Prawie miesiąc spędził w tym samym bunkrze, w którym potem zginął święty Maksymilian. Wtedy też miało miejsce największe wydarzenie jego życia, cudowne nawrócenie i osobiste przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Zmieniło ono radykalnie całe jego późniejsze życie. Po wojnie w 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od samego początku ogarnięty był pasją formowania nowego człowieka w Kościele. W roku 1967 został krajowym duszpasterzem służby liturgicznej. Wówczas to zainicjował i prowadził młodzieżowy ruch Światło Życie, a także wypływające z ruchu wspólnoty domowego kościoła i krucjaty, wyzwolenia człowieka i obrony poczętego życia. O tym, jaki był na co dzień ksiądz Franciszek Blachnicki, mówią jego współpracownicy i wychowankowie. Rozważamy dzisiaj jego życie, wspominamy jego czyny i mówimy o nim, że jest z pewnością jednym z tych bożych szaleńców, którzy podjęli tę wielką próbę odnowy Kościoła, w której ciągle uczestniczymy i której mamy szczęście być hurtami i kontynuatorami. Ojciec Franciszek, człowiek, który poszedł na całego za Chrystusem, który oddał wszystko Panu, którego wybrał
jako jedynego swojego Pana. Był człowiekiem niezmiernie gorliwym. Miał te wspaniałe pomysły, nieraz szaleńcze. Wiem z osobistych kontaktów, że był trudnym, ale był upartym i wytrwałym. Tak jak Chrystus po chrzcie w Jordanie konsekwentnie realizował to, co otrzymał i co uważa za swoje posłannictwo. Narodów, Pan Bóg daje im wielkich ludzi. Na przykład Polsce dał charyzmatyka księdza Franciszka Blachnickiego. Wielki patriota, który kochał wszystko, co się Polską zwie. Od dzieci nienarodzonych, poprzez dzieci szkolnych, młodzież, małżeństwa, rodziny, seniorów. Także nie była mu obca przyroda, ekologia, środowisko. Człowiek, który ukochał także Kościół. Wielka nadzieja dla niego to drugi Sobór Watykański. Cieszył się bez mała jak dziecko każdym nowym dokumentem synodalnym. Wprowadzał go w życie, jak tylko Kościół na to pozwalał. Jako charyzmatyk miał wizję nowego człowieka. Wyprzedzał tą wizją czasy sobie współczesne. Dlatego poglądy, które głosił, nie zawsze były przez środowisko, w którym się znajdował. Parafia była dla niego czymś bardzo ważnym, bo w parafii formował się nowy człowiek, potrzebny nowej, zbliżającej się ojczyzny. Ja poznałam księdza Franciszka Blachnickiego, gdy miałam 17 lat. Szukałam wtedy drogi swojego życia. I dzięki niemu ją znalazłam. Ta droga to jest droga w ruchu światło-życie. Najbardziej ścisłej, konsekrowanej wspólnoty. Ojciec, tak nazywaliśmy go wszyscy w ruchu, stał się pierwszym moim nauczycielem w życiu. I nie był to łatwy nauczyciel. Wcale się go łatwo nie słuchało. Ja na początku niewiele rozumiałam z tego, o czym ojciec mówił. I teraz dopiero rozumiem, dlaczego nie był to łatwy nauczyciel i dlaczego nic nie rozumiałam. Bo to, czego nauczył mnie ksiądz Blachnicki, czego nas wszystkich uczył, to była jedna podstawowa zasada chrześcijańska. Mianowicie, że aby siebie odnaleźć, trzeba siebie całkowicie oddać. Trzeba uczynić całkowity dar z siebie. I tę zasadę najpierw on bardzo konsekwentnie, w sposób radykalny, bez lęku, przez całe życie realizował. Całkowicie dawał siebie służbie ludziom, tak jak odczytywał tę służbę w danym czasie. I czynił to całe życie aż do swojej śmierci, o której mówił, że jest to jedyny bezinteresowny akt, w którym nie ma już domieszki egoizmu, kiedy człowiek oddaje swoje życie Bogu. I z takim spokojem umierał, bez żadnego lęku w oczach. Wiedział, że to jest ostatni moment. Była to nagła śmierć. Tego ojciec przez cały czas uczył mnie w ruchu światło życia. Thank you.
To, co mnie szczególnie uderzało w tym człowieku, to odwaga. Mówił z jakąś wielką prostotą o tym, że ma kolejne przesłuchanie, że będzie znów jakaś rozprawa dotycząca jego działalności, że jest śledzony, że niedawno kilkakrotnie był przesłuchiwany. Mówi o tym z jakąś wielką prostotą, z ogromną wiarą. Często podkreślał, że przecież oaza to sprawa Boża, to charyzmat Ducha Świętego. Skoro tak Pan Bóg chce, nie trzeba się niczego bać. I tak przecież sprawa Boża prędzej czy później zwycięży. A że trzeba pocierpieć, tak zawsze było. W maju 1978 roku ksiądz kardynał Wojtyła w rozmowie ze mną powiedział o księdzu Brodzkim: Kościół w Polsce nie jest w stanie jeszcze w tej chwili ocenić, jak wielkie dobro zawdzięcza księdzu Brodzkiemu.